19 marca w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się z mieszkańcami powiatu kozienickiego. Tutaj bije serce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tutaj produkuje się 14% całego zapotrzebowania na energię. W Polsce ogromny potencjał ludzki. Niewiele jest w Polsce takich miejsc, gdzie mamy tylu specjalistów energetycznych, co tutaj. Więc tutaj chcemy porozmawiać o tym, jak poradziliśmy sobie z kryzysem energetycznym, jak poradziliśmy sobie z ubiegłym rokiem, ale też co planujemy w energetyce na kolejne lata. I żeby móc to dobrze zaplanować, chcemy porozmawiać z ekspertami, a eksperci są właśnie tu w Kozienicach. Te spotkania są niezbędne, żeby dowiedzieć się, jak żyją ludzie, jakie są realne problemy, jakie są realne potrzeby, czym żyją, jakie mają pomysły. Wiele programów, na przykład 500+, zrodziło się właśnie w trakcie takich spotkań. Mieszkaniec powiatu kozienickiego na pewno dzisiaj może posłuchać takiego podsumowania ubiegłego roku. Podsumowania zimy, podsumowania bezpieczeństwa energetycznego. Dużo się działo. My czasami nawet zastanawiamy się już, ile było tych dodatków, jakie dodatki, jak poradziliśmy sobie z kryzysem. Tak wszystko szybko w tym ubiegłym roku postępowało, więc chcemy to podsumować i pokazać, jak Polska sobie dobrze poradziła, ale też jakie mamy plany, jakie mamy nowe programy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowa edycja programu Mój Prąd dzisiaj tutaj właśnie będzie ogłoszona, bo skończyła się poprzednia edycja, wyczerpały się środki, więc wszyscy na to czekają, cała Polska czeka na zasady w nowej edycji. Dzisiaj troszeczkę rąbek tajemnicy zostanie uchylony i opowiemy, jak będzie wyglądała ta nowa edycja. Tutaj wielu mieszkańców ma fotowoltaikę, ale są jeszcze tacy, którzy na pewno chcą zainstalować. Powiemy, jak to zrobić. Gospodarzem wydarzenia był starosta kozienicki Krzysztof Wolski. Drodzy Państwo, pozwólcie, że jako gospodarz powiatu kozienickiego na tej naszej przyjaznej ziemi kozienickiej serdecznie powitam panią minister Annę Moskwę. Proszę, przywitajmy brawami. Bo proszę Państwa, gdzie jak nie na ziemi kozienickiej, w Kozienicach, gdzie jest elektrownia Kozienice, rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym. Ten główny temat dzisiaj będzie się przewijał na naszym spotkaniu. Chciałbym również serdecznie powitać wszystkich parlamentarzystów w dniu dzisiejszym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Powitajmy brawami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo merytoryczne i będziecie mogli Państwo wyjść zadowoleni z tego naszego spotkania. Życzę miłego spotkania, Pani Minister. Wśród gości byli parlamentarzyści i samorządowcy związani z ziemią radomską, a także mieszkańcy sąsiednich powiatów, m.in. radomskiego, białobrzeskiego, zwoleńskiego, ryckiego czy garwolińskiego. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Kozienic, wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego, wszystkich powiatów okolicznych. Patrzę tutaj po twarzach, część twarzy znajomych. Witam serdecznie, witam też tych, którzy przybyli z Zawisły i wszystkich, którzy zechcieli się dzisiaj z nami spotkać, a są z innych części Polski, również tych, którzy nas zdecydowali się oglądać. Serdecznie, serdecznie wszystkich witamy. Ja jestem z Zamościa, tam się urodziłam, długo mieszkałam, potem mieszkałam w Lublinie, gdzie studiowałam, jak duża część mieszkańców tego terenu. Na dzisiaj mieszkam w Lesznowoli Grójeckiej i w rządzie naszym reprezentuję ziemię radomską. Z dumą reprezentuję ziemię radomską i ten teren. Chciałam dzisiaj porozmawiać z Państwem o wszystkim, co ważne, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne i derusyfikacja to jest coś, co w programie PiS-u było od początku. Prawo i Sprawiedliwość od początku stawiało na bezpieczeństwo energetyczne i derusyfikację. Tłumaczyliśmy to całej Europie, tłumaczyliśmy to innym państwom, mówili, że mamy obsesję na punkcie Rosji. Dzisiaj widzimy, że ta obsesja była słuszna. Zapewniliśmy bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniliśmy się w pełni od rosyjskich surowców i dzisiaj, parafrazując słynny dowcip, możemy do Putina wysłać telegram. Telegram do Putina możemy wysłać ze słowami stop ruski gaz, stop ruski węgiel, stop
Ruska ropa nigdy to już do nas nie powróci. Nigdzie w Europie nie powstało tyle inwestycji energetycznych, co w Polsce w ostatnich latach. To połączenie Baltic Pipe z Norwegami, skąd kupujemy gaz poprzez Danię, to połączenie z Litwą, to zwiększone krajowe wydobycie gazu, to połączenie ze Słowacją. Jesteśmy zabezpieczeni ze wszystkich stron. Mamy terminal LNG. To, co zrobiliśmy na rzecz derusyfikacji i bezpieczeństwa energetycznego, wypowiedzieliśmy w 2019 bardzo niekorzystny gazowy kontrakt rosyjski. W momencie, kiedy w ubiegłym roku cała Europa się martwiła, skąd brać gaz, jak zbudować infrastrukturę w kilka miesięcy, my spokojnie patrzyliśmy i planowaliśmy tylko przekierowanie dostaw, podpisując nowe kontrakty, tylko dlatego, że od 2015 konsekwentnie realizowaliśmy wszystkie inwestycje. Byli tacy, którzy mówili, że zabraknie gazu, byli tacy, co mówili, że zabraknie ropy, zabraknie benzyny, zabraknie wszystkiego, chleb będzie po 30 zł. Tu przypomnę cytat pana Donalda Tuska, 30 zł miał kosztować chleb, wszystkiego miało zabraknąć, nie zabrakło niczego. To też pokazuje, jaką wiarygodność przekazu ma opozycja, jak nieodpowiedzialnie gra na ludzkich emocjach, strasząc brakiem bezpieczeństwa energetycznego, wysokimi cenami. Oczywiście jesteśmy w kryzysie. Wszyscy wiemy, że dotyka nas inflacja i wszyscy tą inflację czujemy. Za naszą granicą toczy się wojna. Wojna, która trwa już od ponad roku. Ale tą wojnę Putin rozpoczął jeszcze jesienią 2021 roku, kiedy ograniczył dostawy gazu do Europy, kiedy podwyższył ceny gazu do Europy. Już wtedy pojawiła się w Europie inflacja. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie, skąd inflacja? Ta inflacja to jest putinflacja. I niestety tak długo, jak będzie trwała wojna, będziemy żyli w tym kryzysie, więc jesteśmy przekonani, że każde wsparcie dla naszych braci Ukraińców zapewni nam szybsze wyjście z kryzysu europejskiego i bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. Ale jednocześnie proszę spojrzeć, mimo tego, że jest trudno, mimo tego, że trudno jest, jeżeli chodzi o znalezienie finansów na wszystko, nadal luka VAT-owska 4%, przypomnę, za czasów opozycji 24%. Znajdują się środki na wszystko. W ubiegłym roku nie ograniczyliśmy żadnego programu socjalnego. 13-14 emerytura zgodnie ze zobowiązaniem jest. Obniżenie podatków w ubiegłych latach CIT, PIT, VAT również. Nie zawiesiliśmy żadnego pakietu wsparcia. Wręcz przeciwnie, rodzinny kapitał opiekuńczy, dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, to są te wszystkie wsparcia, które się pojawiają. Niezmiennie podnosimy kwotę minimalną, również od umów zleceń. Przypomnę, nie było kiedyś kwoty minimalnej, mimo tego kryzysu, z którym się mierzy cała Europa. Słyszycie pewnie Państwo czasami, że jesteśmy takim czarnym krajem i nie rozwijamy odnawialnych źródeł energii. Jest to kolejny mit, który z przyjemnością dementuję. W poprzednim roku 20% produkcji energii to były odnawialne źródła energii. Niedawno w Unii Europejskiej prezentowałam nasz sukces fotowoltaiki. 1 200 000 prosumentów, między innymi dzięki programowi Mój Prąd, 1 200 000 instalacji fotowoltaicznych na polskich dachach, plus dodatkowo jeszcze wśród przedsiębiorców coraz bardziej upowszechniające się technologie fotowoltaiczne i z tego jesteśmy dumni. Tego dzisiaj uczymy Czechów, Słowaków, to pokazujemy braciom Ukraińcom, jak budować takie programy wsparcia. Gdyby nie ten program, jestem przekonana, że nie rozwinęłaby się fotowoltaika w Polsce na taką skalę. Kolejny mit – czyste powietrze. W Polsce już 500 tysięcy złożonych wniosków i termomodernizowanych domów i wymienionych źródeł ciepła. Dzięki temu prawie 2 miliony ton oszczędności na węglu. To wszystko dzięki zaangażowaniu Polaków, ale też dzięki dobremu programowi. Dlatego też wprowadziliśmy prefinansowanie i dofinansowanie do 100%, nawet do 135 tysięcy. Więc jeżeli jest ktoś jeszcze na sali, a wiem, że w okolicy takie domy są, to bardzo zachęcamy do czystego powietrza, żeby zmienić swój piec na czystsze, ale też i oszczędniejsze źródło i dokonać termomodernizacji. Obiecywaliśmy, że dzisiaj ogłosimy bardzo ważną wiadomość. Coś, na co czeka cała Polska.
W piątek skończyły się pieniądze z mojego prądu. I oczywiście natychmiast pojawiły się artykuły w naszych ulubionych mediach, że na pewno nie będzie kolejnego programu. PiS-owi się skończyły pieniądze, nie będzie fotowoltaiki. Więc dzisiaj chciałam powiedzieć, że od kwietnia rusza nowa edycja mojego prądu z... Dziękuję, rzeczywiście ta informacja zasługuje na brawa. Kto jeszcze nie skorzystał, serdecznie zachęcamy. I ważna informacja. Mój prąd nam się kojarzy z instalacją fotowoltaiczną i bardzo dobrze. Będzie można też sfinansować sobie pompę ciepła albo kolektor słoneczny. Nie wszyscy chcą fotowoltaikę, niektórzy wolą kolektor. One się coraz więcej rozprzestrzeniają po Polsce, więc wychodzimy naprzeciw. I ta zmiana wynika też z ilości telefonów i spotkań, jakie mieliśmy. Najwięcej pytań było o pompę ciepła i kolektor społeczny. W programie, w nowej edycji 5.0 Mój Prąd będzie można również sfinansować i pompę, i kolektor, więc kto jeszcze tego nie zrobił, bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo szybko zobaczycie to Państwo na swoich rachunkach, a widząc, że już w marcu pięknie świeci słońce, ta instalacja opłaca się przez cały rok. Chcieliśmy dzisiaj Państwa bardzo serdecznie poprosić o kontynuowanie zaufania i kontynuowanie poparcia. My ze swojej strony deklarujemy, że te kolejne dni, tygodnie i miesiące wykorzystamy na intensywną pracę, żeby Państwa słuchać i napisać program. Najlepszy program, bo napisany z Polakami i przez Polaków. Tak powstawały poprzednie programy, tak powstanie ten program. Deklaruję to w imieniu swoim i wszystkich parlamentarzystów dzisiaj zgromadzonych, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Otwieram oczy, uszy i serce na wszystkie Państwa pytania. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, już dzisiaj widzimy, że przyszłość to Polska, że przyszłość to Polska, że przyszłość to Polska. Czas na pytania. Bardzo serdecznie proszę o zgłaszanie się do pytań. Niekoniecznie musi być to pytanie, mogą Państwo mieć jakieś przemyślenie, refleksję, pomysł. Świadek w sądzie, jeżeli mówi nieprawdę, to grozi mu 3 lata więzienia. Natomiast panowie dżentelmeni, którzy kłamią, oszukują, farbują się w inny kolor, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za kłamstwa. Jak to w ogóle jest? To jest bardzo dobre pytanie. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzien, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Nie widzę tego w innych państwach. To jest nasza ta zła, paskudna, opozycyjna specyfika. Ale bierzemy na warsztat do przemyślenia. Przekażę panu ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty prawne dla tych, którzy szkalują Polskę. Oczywiście mamy wszyscy wolny dostęp do sądów. Możemy złożyć indywidualny wniosek. Ale rozumiem, że pan mówi o czymś skutecznym, automatycznym. Panie minister, jeśli mowa o Unii Europejskiej, to docierają do nas bardzo niepokojące informacje. De facto przejęcia nadzoru nad 1/3 powierzchni kraju. Bardzo proszę, jeżeli jest taka możliwość, chciałbym się zapytać o stanowisko pani minister w tej sprawie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście, jak spojrzymy nawet przez okno, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jednym z głównych zasobów tego terenu jest przyroda, bioróżnorodność i lasy. W ostatnim czasie, w takim zamieszaniu, gdzie była tam jedna taka pani w parlamencie, co chodziła z reklamówkami pełnymi pieniędzmi, w czasie tego zamieszania dziwnym przypadkiem pojawiło się głosowanie w jednej z komisji parlamentu. Tutaj pan europoseł wie, jak to wygląda. Te komisje przygotowują dokumenty, przygotowują ich ostateczny kształt, który potem trafia do europarlamentu. I nagle pojawił się taki dokument. I ten dokument mówił: państwa źle zarządzają gospodarką leśną, Unia Europejska zrobi to lepiej i my to przejmiemy. Dotychczas gospodarka leśna, na całe szczęście i chwała Panu,
nie jest tą polityką wspólnotową Unii Europejskiej, co oznacza, że my w Polsce i każde inne państwo tymi zasobami, które chyba nie mamy wątpliwości, są nasze i najlepiej my je znamy, zarządza samodzielnie. No ale Unia Europejska wymyśliła i rękami parlamentu próbuje taką propozycję wdrożyć, że to tam będzie decyzja, kiedy można wchodzić do lasu, kiedy można zbierać grzyby, jaką gospodarkę leśną wprowadzić, jaki procent lesistości ma być, jakie to mają być gatunki, ile drzewa można sprzedać i wszystkie te elementy, które na dzisiaj są elementem naszych suwerennych decyzji i przypomnę, lesistość w Polsce rośnie, zasobność, czyli to bogactwo i struktura lasów państwowych jest dużo lepsza niż lasów w rękach prywatnych i to są dowody. Mamy to wszystko szczegółowo opisane i zbadane, no ale wbrew tym badaniom i analizom mówi Parlament Europejski, że chce, żeby przejęła Unia Europejska. Oczywiście stanowisko Polski jest zdecydowanie negatywne i są też państwa, które staną po naszej stronie. Na szczęście, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek głosowania, będzie wymagana jednomyślność. Czyli wystarczy, że jedno państwo powie weto, a tym państwem na pewno będzie Polska, to rozwiązanie nie przejdzie, nie dopuścimy, będziemy głosowali przeciwko, polskie lasy w polskich rękach. Rzeczywiście, no, zarządzanie lasami jest w kompetencjach państwa członkowskiego i w związku z tym jakakolwiek zmiana, o tym decydują traktaty, tak jak powiedziała pani minister, musi być dokonywana jednomyślnie, a więc wystarczy sprzeciw Polski, żeby do tego nie doszło. Ale musimy być rzeczywiście czujni i odporni, ponieważ wokół polskich lasów cały czas mamy ogromne zainteresowanie. Jesteśmy wzorcową gospodarką leśną. Proszę państwa, w Polsce jako chyba jedynym kraju w Europie przybyło 10% powierzchni pod lasami od okresu powojennego. Corocznie przybywa także masy drzewnej. To nieprawda, co rozpowszechnia często opozycja, że no, rąbiemy te lasy bez opamiętania i w związku z tym, co z tego, że rośnie powierzchnia, jak tej masy drzewnej jest coraz mniej. Wręcz przeciwnie, z roku na rok jest coraz więcej. I najważniejsze w tej sprawie, polska gospodarka leśna samofinansuje się. Pani minister, chciałam się zapytać właśnie, czy dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych, będą takie programy, jak są Mój Prąd czy Czyste Powietrze, bo do tej pory niestety nie mogliśmy z niczego skorzystać. W zeszłym roku robiliśmy fotowoltaikę, niestety nie było. Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak, będą takie programy dla przedsiębiorców. One będą z nowych środków unijnych, oczywiście z polskim wkładem. Rozumiem, że jako przedsiębiorca pani potrzebuje konkretu, kiedy. Najwcześniej te programy będą koniec tego roku, początek kolejnego ze środków europejskich, natomiast na pewno będą. Na dzisiaj są dla rolników. W programie Energia dla Wsi można sobie taki projekt kombo zbudować, biogazownię, fotowoltaikę, mały wiatrak, hydroenergetykę uruchomić, jeżeli była albo jest potencjał. Natomiast rzeczywiście dla przedsiębiorców głównie te instrumenty, które są, one są pożyczkowe, a te dotacyjne były na mniejszą skalę. Będą w nowej perspektywie Unii Europejskiej. Ja myślę, że takie spotkanie jest też okazją do tego, żeby wyrazić słowa podziękowania, zanim się zada pytania. I chcę powiedzieć, że jako wójt gminy Wolanów chociażby mogę w liczbach podać, jak ważne, jak ogromne jest wsparcie rządowe w tej chwili dla samorządu, dla inwestycji samorządowych. Poprzednia kadencja w mojej gminie to wydatki inwestycyjne rzędu 14,7 miliona. Ta kadencja, jak ją domkniemy, to będzie 55 milionów złotych. Pani wójt powiedziała, jakie są wydatki inwestycyjne. Wczoraj z koleżankami, kolegami parlamentarzystami byliśmy w gminie Przytyk. Tam wójt podał bardzo wymowny przykład. Budżet inwestycyjny samej gminy to około 1 milion złotych. Ale do wydania dzięki pomocy zewnętrznej miał 50 milionów, czyli 50-krotność tego, co budżet gminy. Gdyby nie wsparcie zewnętrzne, te inwestycje, które ta gmina robi w jeden rok, trwałyby pół wieku. To jest
wskaźnik, to jest miara tego, jak bardzo posuwamy się do przodu. Ale to jest też miara tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość myśli o Polsce. Bo nasi konkurenci, nasza opozycja bardzo często dokonuje takiego przeciwstawienia. Rząd kontra samorząd. Władza kontra samorządowcy. A tymczasem wszyscy jesteśmy po to, żeby służyć Polakom. Naszą rolą i w Sejmie, i w rządzie, i w samorządach jest sprawianie, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby komfort życia się polepszał. Dlatego jest czymś niezwykle szkodliwym z punktu widzenia życia nas wszystkich. Dokonywanie takiego przeciwstawienia. Samorząd kontra rząd. Na terenie naszej gminy, gminy Głowaczów, jest 45 miejscowości. Kiedy zostałem wybrany na funkcję wójta gminy Głowaczów, 28 miejscowości było bez drogi. W tej chwili dzięki wszystkim programom realizowanym zostało na dzień dzisiejszy 3 bez zagwarantowanego finansowania na budowę drogi twardej. To jest tyle, co w przeciągu poprzednich 50 lat udało się zrobić. Natomiast jestem również prezesem oddziału zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i wydaje mi się, że mam zobowiązanie w imieniu wszystkich strażaków ochotniczych bardzo serdecznie podziękować za to ogromne wsparcie, jakie płynie dla nas, do Ochotniczych Straży Pożarnych. I my wszyscy dziękujemy za to, że możemy być tak bardzo dumni z naszych ochotniczych straży pożarnej i z naszej Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy na ziemi kozieńskiej, więc warto wspomnieć i podziękować za program Mosty dla Regionów, bo to prawie 650 milionów, Kolej Plus 320 milionów i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, ostatnio kolejna umowa, w sumie 125 milionów, czyli można powiedzieć, że w tym okresie zakontraktowano 1 100 000 000, które nie wchodzą do mojego budżetu, ale służą naszym mieszkańcom i mieszkańcom ziemi kozieńskiej. I to są dotacje w wysokości 80-85% z programów rządowych albo 100%, jak robi to Generalna Dyrekcja. I byśmy sami tego nie udźwignęli, a są to programy strategiczne, rozwojowe na kolejne lata. I za to również serdecznie chciałem w imieniu mieszkańców ziemi kozieńskiej podziękować. Liczymy, że doprowadzimy te tematy do końca, czyli ruszy pociąg, wybudowany będzie most i drogi też, które kończymy. Chciałem też zapytać z dziedziny modernizacji oświetlenia. Ruszył kolejny program w wojewódzkim funduszu, bardzo dobry pomysł, proporcje. Chciałem tylko zapytać też, czy planujecie Państwo zwiększyć skalę, bo tak jak w przypadku gminy Kozienice, chciałbym wymienić nie 100 czy 200 lamp, ale 5000. Dziękuję bardzo za ten głos. Cieszy nas, że samorządy coraz częściej i więcej oszczędzają energię. Jeżeli samorządy oszczędzają, to my jako mieszkańcy płacimy mniej w naszych rachunkach. Jeżeli są energooszczędne lampy, oświetlenie na ulicach, w szkołach, szpitalach, żłobkach. Więc przyjmuję ten głos bardzo pozytywnie. Dziękuję, że jest takie zainteresowanie i taka chęć wymiany takiej ilości oświetlenia. Ten program zrobiliśmy pilotażowo, żeby zobaczyć, jakie jest zainteresowanie. Rozumiem, że jest duże i tak przyjmuję ten głos. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Można 53 tysiące odliczyć od podatku dochodowego, wymieniając system ogrzewania na pompę ciepła, montując fotowoltaikę i tak dalej. No niestety sprawa inaczej się ma, jeśli ktoś buduje nowy dom i w trakcie budowy zmieni ogrzewanie na pompę ciepła, założy do tego fotowoltaikę, zmieni przykładowo wentylację z grawitacyjnej na rekuperację i w tym momencie nie może odliczyć nawet złotówki, a poniesie w trakcie budowy dużo większe koszta. I chciałem zapytać, czy zamierzacie Państwo coś w tej kwestii zmienić? Może sobie taki mieszkaniec skorzystać z programu na pompę ciepła do nowego domu. I to warto odnotować, bo mogło gdzieś umknąć. Jeżeli budujemy nowy dom, należy nam się dofinansowanie na pompę ciepła, oczywiście w zależności od parametrów około 20 tysięcy i to już jest wsparcie, które funkcjonuje i będzie funkcjonowało. Nie jest przymusowe oczywiście, jeżeli ktoś chce, może, ale nie musi. Co do ulgi termomodernizacyjnej, jej pierwszym celem było przede wszystkim czyste powietrze. Będąc blisko moich mieszkańców, znam ich problemy i jednym z tych problemów jest nieoczyszczanie cieków wodnych, tak to bym nazwała kolokwialnie. Chodzi o to, że upadają spółki wodne. Były lata suche, więc często te cieki były suche, roślinność
bujała, tak, jednak rozrastała się, teraz mamy troszeczkę mokrzejsze i tworzą się zatory. Dzwoniąc do Wód Polskich, Wody Polskie twierdzą, że nie mają w harmonogramie akurat oczyszczania tych konkretnych cieków. Przyjmuję to jako zadanie dla nas na końcówkę kadencji i na kolejną kadencję w tej małej gospodarce wodnej. Rzeczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia i to przyjmuję jako ważny głos, szczególnie, że woda jest bardzo bliska mojemu sercu. Dziękuję bardzo. Słyszy się tu i ówdzie o naciąganiach pożyczkowych przez pozyskane dane osobiste, takie jak numer PESEL-u, numer dowodu osobistego, skradziona tożsamość. Dobra wiadomość jest taka, że mamy przygotowaną ustawę, która będzie ograniczała do zera takie procedery, właśnie tak jak pan tutaj sugeruje, nie wiem czy pan czytał tą ustawę, ale wygląda na bardzo zbliżony pomysł do tego, przerzucając te dodatkowe odpowiedzialności na banki i na instytucje, bo to nie zawsze są banki, czasami to są parabanki lokalne, zakładane gdzieś tam na podstawowych danych, więc takie rozwiązanie jest, które wzmacnia bezpieczeństwo. Oczywiście musimy się wtedy też liczyć z tym, że my jako klienci będziemy bardziej badani, że ta procedura będzie mogła wtedy być może trochę dłużej potrwać. Tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani minister za przybycie do nas, do Kozienic. Tutaj bije serce energetyki naszej ziemi, można powiedzieć. Prawa komora. Nawet Mazowsza całego, ponieważ z Kozienic jest dostarczany prąd chociażby do Warszawy. Bez tego Warszawa to utonęłaby w ciemnościach. A chciałem powiedzieć, szanowni państwo, że pani minister przygotowuje te wszystkie ustawy, które pomagają nam w czasie wielkiego kryzysu energetycznego i dzięki nim tak naprawdę ten kryzys jest prawie nieodczuwalny. Oczywiście gdzieniegdzie były jakieś drobne problemy, ale one zawsze były rozwiązywane. Ale szanowni państwo, chciałem też bardzo serdecznie podziękować państwu samorządowcom. No tutaj pani wójt Ewa Markowska-Bzducha mówiła o tym, jakie wsparcie od rządu otrzymują samorządy, przez to i obywatele. Mogę państwu powiedzieć, że to wsparcie jest udzielane, ale żeby ono mogło być udzielane, muszą być tak wspaniali samorządowcy, jak chociażby tu państwo na tej sali, bo wy potraficie napisać program, przeprowadzić przetargi, dopilnować wykonawców, no i te wszystkie inwestycje rozliczyć. Także wielkie uszanowanie dla samorządowców, którzy współpracują z rządem dla dobra swoich mieszkańców. Ja podam jeszcze jeden przykład. Byliśmy w Solcu nad Wisłą, gdzie burmistrz, bo też odzyskało miasto prawa miejskie odebrane po powstaniu styczniowym przez cara. Teraz tych miast tutaj jest już sporo, bo odzyskują prawa miejskie po tylu latach. Burmistrz powiedział tak, kiedy obejmowałem funkcję, budżet na inwestycje całej gminy wynosił 18 tysięcy. 18 tysięcy. Mówi, a teraz dzięki wsparciu Prawa i Sprawiedliwości mam 18 ale milionów. To jest po prostu, szanowni państwo, skok cywilizacyjny. I ten wójt mówi, bardzo się z tego cieszymy, będziemy prosić o więcej, bo potrzeb naszych mieszkańców jest wiele, a jest to wynikiem, szanowni państwo, polityki Prawa i Sprawiedliwości. My postawiliśmy na to, żeby każdy obywatel w naszym kraju mógł korzystać z sukcesu gospodarczego naszej ojczyzny w każdej najmniejszej miejscowości. To jest właśnie realizacja tych wszystkich programów, dzięki którym powstają wodociągi, stacje oczyszczania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje. Budujemy to i z panią minister i z panem premierem na radach, na których się spotykamy, mówimy, to jest kwestia cywilizacji. XXI wiek, w wielu gminach nie było nawet metra kanalizacji, więc jest wielki program kanalizacyjny, wielki program wodociągowy. Za to wszystko pani minister bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
Myślę, że było dzisiaj bardzo dużo pytań dotyczących bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, tego bezpieczeństwa związanego z ochroną przyrody, dotyczących szeregu zagadnień, dotyczących właśnie tego, czym zajmuje się pani minister. Bardzo dziękuję też za aktywną obecność państwa posłów i europosłów i europosła. Jest tam niezwykle miło. Myślę, że pani minister na pewno chciałaby podsumować dzisiejsze spotkanie. Takich spotkań będzie więcej, nie tylko w niedzielę. Zachęcamy serdecznie. Ogromnie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj są z nami, żeby rozmawiać o przyszłości Polski. Bo szanowni Państwo, bo przyszłość to Polska! 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 Razem przyszłość to Polska! Na zakończenie starosta koźnicki Krzysztof Wolski podziękował minister Moskwie za wizytę i konstruktywne spotkanie. Starosta dziękuje również posłom PiS Ziemi Radomskiej, Agnieszce Górskiej, Markowi Suskiemu, Dariuszowi Bąkowi, Radosławowi Foglowi, posłowi PiS Ziemi Rydzkiej Leszkowi Kowalczykowi, europosłowi Zbigniewowi Kuźmiukowi za merytoryczny udział w dyskusji. Podziękowania kieruje także do mieszkańców powiatu kozińskiego za liczne przybycie, a tym samym za zainteresowanie ważnymi dla powiatu kwestiami.